Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 6 września obchodzić będzie swoje 25-lecie. Uroczystości związane ze srebrnym jubileuszem odbędą się w Centrum Kultury w Ropczycach. Podczas wydarzenia podsumowane zostaną najważniejsze osiągnięcia minionego ćwierćwiecza, wręczone zostaną odznaczenia i wyróżnienia. W programie zaplanowano również dyskusję na temat przyszłości stowarzyszenia, nowych inicjatyw oraz planów na kolejne lata. Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Bąk podkreśla znaczenie tego wyjątkowego jubileuszu, przypominając, że 25 lat działalności to czas nieustannego rozwoju i zmian. Robimy co się da, patrząc nieustannie do przodu, ale wydaje się, że ciągle za mało. Dla mnie największym osiągnięciem jest to, że udało się zjednoczyć w stowarzyszeniu ludzi z różnych branż, mówi Małgorzata Bąk. Tą różnorodnością tworzymy taki jeden cel, czyli próbujemy się wspierać nawzajem w trudnych sytuacjach gospodarczych. Jeśli chodzi o stowarzyszenie, też aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym, w życiu gospodarczym. Mamy różne szkolenia, wykłady, spotkania, wieczory dla przedsiębiorców, ekspert dla ekspertów, spotkania połączone z wykładami, ale mamy też biesiady dla przedsiębiorców, sympatyków i przyjaciół tego stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia zaznacza również, że na przestrzeni ostatnich 25 lat cała polska przedsiębiorczość uległa znacznym przemianom, co miało bezpośredni wpływ na działalność stowarzyszenia. Chodzimy po tym świecie wszyscy i widzimy, jak wszystko się zmienia każdego dnia, także również i stowarzyszenie się zmieniało. Myślę, że największe zmiany tak naprawdę są teraz, jeśli mam być szczera. Są to nie tylko zmiany takie pokoleniowe, ale dopisuje się wielu członków, którzy chcą tworzyć taką silną społeczność w celu wymiany doświadczeń, kontaktów, poleceń, ale także chcą mieć jeden głos, jeśli chodzi o sprawy regionu. Natomiast jeśli chodzi o stowarzyszenie, w nasz świat wkracza technologia, również w stowarzyszeniu ją wykorzystujemy. Kontaktujemy się z członkami poprzez czaty, wideokonferencje, wideorozmowy. W ten sposób, ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani, możemy prosto zaplanować plan działania. Jest coś, co się nie zmieniło, czyli cały czas jest cel taki sam. Cały czas chcemy się wspierać, promować i łączyć ludzi biznesem. Srebrny jubileusz będzie również doskonałą okazją do rozmów o przyszłości. Jak udało nam się ustalić, stowarzyszenie koncentruje się obecnie na tworzeniu nowej siedziby, miejsca spotkań dla członków. Nowa siedziba zlokalizowana przy ulicy Witosa w Ropczycach ma stać się przestrzenią sprzyjającą budowaniu relacji, organizowaniu spotkań, wykładów i szkoleń, a także wspieraniu rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Planujemy, aby to było Stowarzyszenie Przedsiębiorców Podkarpackie, dlatego że współpracuje z nami bardzo dużo firm spoza regionu i one chcą tworzyć silną, jedną organizację. Prezes stowarzyszenia zachęca wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, do wstępowania w jego szeregi. Członkostwo wiąże się z niewielką składką, a oferujemy w zamian możliwość uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach i wykładach, budowanie relacji i odpowiedzialności, pozytywne nastawienie oraz tworzenie miejsc rozwoju dla firm, podkreśla Małgorzata Bąk. Zapraszamy wszystkie firmy, chodźcie do nas wszyscy, każdy, kto prowadzi działalność, może być członkiem naszego stowarzyszenia. Osoby zainteresowane dołączeniem do Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego będą mogły zgłosić swoją chęć wstąpienia do organizacji, m.in. w nowej siedzibie przy ulicy Witosa w Ropczycach.